Ruszyliśmy z remontem na obwodnicy północnej na odcinku od ronda Szczakiela do dzielnicy Wrzoski. Na początek remont obejmuje wiadukt nad torami kolejowymi relacji Opole-Częstochowa. Tutaj prace są prowadzone na obu połówkach jezdni, natomiast obowiązuje ruch wahadłowy. Przez najbliższe 2 tygodnie, w zależności oczywiście od pogody, będziemy przesuwali się w kierunku dzielnicy Wrzoski. Takimi newralgicznymi punktami, na których będzie można spotkać utrudnienia, są skrzyżowanie ulicy Oleskiej z obwodnicą północną, a także rejon ulicy Luboszyckiej, czyli od stacji paliw BP w kierunku przejazdu kolejowego w okolicach dzielnicy Wrubin. Tak jak powiedziałem, te utrudnienia mogą potrwać około 2 tygodni, wiele będzie zależało od pogody, natomiast prognozy tej pogody są jak najbardziej optymistyczne.